Dobrze, witam Was wszystkich na mojej prezentacji. Chciałem powiedzieć o tym, jak testować AlexJS przy użyciu Mebels. Ja nazywam się Kusza Franiec, na co dzień pracuję jako JavaScript developer, czy też frontend developer w Cyclum dla klienta Stable Systems. I tak się prezentuje agenda tej krótkiej prezentacji. Na początku chciałem powiedzieć o tym, w czym tak naprawdę jest problem przy testowaniu, bo testy możemy pisać w Angularze czy w dowolnym frameworku, w którym piszemy, korzystając z gotowych narzędzi. Natomiast AlexJS jest bardzo specyficzne, jeśli chodzi o jego rozłożenie w czasie eventów i też o pewne zachowania AlexJS-a. I pokażę, w czym jest problem tego testowania. Potem powiem o tym, jak w teorii wygląda używanie AlexJS Mebels i na końcu pokażę kilka przykładów w praktyce testów napisanych przy użyciu tego tula. Więc czym jest ten problem? Wyobraźmy sobie, że mamy do napisania test dla metody w serwisie i ta metoda zwraca observable, a ten observable w naszym testowanym przypadku najpierw czeka 100 milisekund, potem ma wyemitować jakiś jeden event, po 300 milisekundach ma wyemitować kolejny event i po kolejnych 500 milisekundach, jeszcze trzeci event i na końcu strumień ma się zakończyć. Oczywiście możemy skorzystać z fake async. To jest taki dodatek do testów angularowych, który przez pewne operacje, pewne haki i przez ngson pozwala symulować czas w dowolnie krótkim momencie. No i przykładowo piszemy nasz test. Piszemy tick 100, czekamy te wirtualne 100 milisekund, sprawdzamy, czy nasz wynik jest równy jakiejś wartości. Robimy kolejne tick o 300 milisekund, sprawdzamy wartość tick o 500 milisekund. No i teraz taki test zadziała, przetestuje z grubsza to, co chcemy osiągnąć tutaj, no ale jest nie do końca ten test taki sztywny, nie do końca testuje idealnie nasz przypadek, bo przykładowo napiszmy w tym miejscu 350 milisekund zamiast 300, bo pomyliliśmy się, bo coś się zmieniło gdzieś czy w tej metodzie, czy w naszym teście, czy rozbudowujemy te testy, dopisujemy dodatkowe przypadki i ten test dalej przejdzie, bo tak naprawdę odczekujemy te 300 milisekund plus dodatkowe 50 i wynik dalej się zgadza. Także ta metoda jest nie do końca skuteczna przy testowaniu AlexJS-a. Przede wszystkim nie mamy kontroli dokładnej nad czasem. Także nie wiemy, kiedy ta subskrypcja mogła się zakończyć. To jest bardzo ważne w sytuacji, kiedy dbamy o to, by nie było memory leaków, o to, żeby subskrypcje kończyły się wtedy, kiedy powinny, żeby nie było jakichś pozostałości po nich w pamięci. Dodatkowo, jeśli chcielibyśmy testować błędy emitowane przez takie strumienie, musielibyśmy pisać dodatkowe callbacki, w tym subskrybie dodatkowe pola używać. To się wszystko bardzo komplikuje. A to wszystko się składa na to, że może powstać bardzo dużo boilerplate'u wokół takiego testu. Aczkolwiek napisałem to tutaj pochyłą czcionką, bo w bardzo prostych przypadkach być może fake async nam wystarczy, jeśli testujemy na przykład call do backendu, który tylko zwraca jedną wartość i zwraca ją od razu, bez jakiegoś rozłożenia w czasie, to czasami Elix Marbles mogą być takim strzelaniem do muchy z armaty. Opowiem teraz o tym, jak wygląda testowanie przy użyciu Marbles. Pisanie testu musimy zacząć od tego, że potrzebujemy test schedulera. To jest obiekt, o którym powiem za chwilę, skąd go wziąć. Natomiast w tej chwili musimy wiedzieć o tym, że ten test scheduler ma w sobie metodę run. Do niej przekazujemy callback, który jako argument dostaje obiekt helpers. Ten helper zawiera w sobie kilka dodatkowych metod pomocniczych. I tak przykładowo metoda called służy do tego, aby zdefiniować nasz jakiś taki przykładowy observable, który chcemy użyć do testu i definiujemy go pisząc taki specjalny ciąg znaków. Każdy symbol w tym ciągu odpowiada jednej eventowi w jednej jednostce czasu. W tym przypadku wszystkie
myślniki to są puste momenty, kiedy czas leci, ale nic się nie dzieje. Natomiast literki ABC oznaczają pewne eventy, które występują w danym momencie czasu. Możemy także opisać, jakich spodziewamy się subskrypcji na ten observable, czyli spodziewamy się, że na początku observable'a następuje początek subskrypcji i na końcu jest koniec tej subskrypcji. I oczekujemy, aby na wyjściu, w tym przypadku będziemy testować jakiś operator na observable, który oczekujemy, że wszystkie eventy typu B będą odfiltrowane z tego wyniku. Więc używamy dalej kolejnej metody z helperów observable. Jako argument podajemy ten nasz observable, który jest przypajpowany przez nasz testowany operator i oczekujemy, że będzie wyglądał tak jak ta wartość expected. Możemy jednocześnie przetestować subskrypcję i sprawdzamy, czy subskrypcje do tego wejściowego observable są dokładnie takie, jak opisaliśmy je naszym ciągiem znaków. A wracając do test schedulera, który musimy zdefiniować do testów, jest to obiekt zbudowany z klasy, którą importujemy z LXJS, JS-a z testing i musimy przekazać mu jako argument taki mały callback, który służy do tego, aby test scheduler wiedział, czego używać do porównywania wartości, ponieważ jest to tool używany, który możemy używać w dowolnym test engine'ie i w tym przypadku używam Calm i Jaspin i w Jaspinie do porównywania wartości służy taka składnia, natomiast jeśli używamy na przykład Mocha i Chai, tam wygląda to trochę inaczej, czy też Jest też może mieć swoją własną składnię do tego. Jeżeli ma dla nas znaczenie to, jakie konkretne wartości występują w naszym strumieniu, jako drugi argument możemy przekazać taką mapkę, która pod kolejnymi kluczami, które odpowiadają tym symbolom w stringu, zawiera pewne wartości. I ten observable, który tutaj otrzymamy, dokładnie te wartości będzie posiadał w swoim strumieniu, kiedy będzie przetwarzał go. I jeszcze chciałem powiedzieć o tym, co zawiera dokładnie ten obiekt helpers, jakie to są metody. Czyli jest to metoda called, która służy do tworzenia called observable, czyli takich observable, które dopiero zaczynają emitować w momencie, kiedy następuje do nich subskrypcja i każda kolejna nowa subskrypcja powoduje odtworzenie tego observable od samego początku. Możemy także tworzyć hot observable, które różnią się od colda tym, że one są w pewnym sensie jednorazowe, czyli jeżeli wyemitują to, co mają do wyemitowania, to już tego nie powtórzą. I jeżeli nawet emitują coś, a nie mają żadnej, a nie jest nic zasubskrybowane do nich, to te eventy tak przepadają. Można to porównać w ten sposób, że porównując powiedzmy film, który chcemy obejrzeć w telewizji, do filmu, który oglądamy na DVD. Cold jest taką płytą DVD, którą możemy w dowolnym momencie włożyć do odtwarzacza i włączyć. Możemy zrobić to wielokrotnie. Natomiast Hot jest takim programem na żywo, który jeśli włączymy za późno, to już w początku nie zobaczymy. Kolejną metodą helpera jest Expect Observable, którą już pokazywałem, która służy do testowania, czy Observable wygląda tak, jak tego oczekujemy. Jest także Expect Subscriptions do testowania subskrypcji. Tutaj jako argument przekazujemy obiekty typu Cold Observable, Hot Observable, czyli zwracane z tych dwóch metod, Cold i Hot. One ekstendują z klasy Observable, także na sobie mają dostępne wszystkie standardowe metody, tak jak Subscribe albo Pipe, a dodatkowo jest dostrzeżone pole Subscriptions, które jest specjalnie tutaj używane do tych testów. Ostatnia metoda to jest Flash. Ona służy do tego, aby wykonać nasze dotychczasowe testy, które już mamy napisane w danym bloku w callbacku. Jeśli cofnę się do tego przykładu, to cały ten test działa w ten sposób, że najpierw to wszystko jest wykonywane tak, że test scheduler zapisuje to sobie do swojej pamięci, ale nie są wykonywane te observable, one nie są flashowane. Domyślnie dopiero po wykonaniu tego callbacku to wszystko jest aktywowane i testowane, natomiast jeśli mamy jakiś bardziej złożony przypadek testowy,
i chcemy najpierw pewne wartości wyliczyć, a potem użyć ich do jakiegoś definiowania kolejnych testów, to powinniśmy gdzieś w połowie tego testu użyć także metody flush. I chciałem jeszcze powiedzieć trochę o tej składni, którą używamy do tworzenia tych ciągów znaków. Na początek spacja, która jest ignorowana w tych ciągach znaków, ona służy najbardziej do tego, żeby jeżeli piszemy kilka testów jeden po drugim, albo piszemy wartość oczekiwaną i wartość podawaną do testu, to możemy wyrównać sobie te ciągi, żeby znaki leżały idealnie jeden po drugim, żeby łatwiej czytało się te testy. Myślnik to jest pusta jednostka czasu, czyli czas w tym miejscu leci, ale nic się nie dzieje. Domyślnie to jest 1 milisekunda w ArcGIS Marbles. Możemy także zapisywać dłuższe odcinki czasu jako takie wartości jak 20 milisekund, 1 sekunda, 1 minuta. Pionową kreską pipe oznaczamy koniec strumienia. Krzyżykiem, haszem oznaczamy błąd. Symbolami AB, całym alfabetem, a także liczbami od 1 do 9 oznaczamy eventy, które potem możemy pomapować przy użyciu tej mapy podawanej jako drugi argument. Możemy także użyć nawiasów okrągłych po to, aby pewne eventy pogrupować, aby występowały w jednej jednostce czasu. I także do testowania subskrypcji korzystamy z daszka i wykrzykniku. I tak wygląda przykładowy, bardziej złożony test, kiedy mamy najpierw dwa eventy oddzielone trzema jednostkami czasu, potem czekamy 100 milisekund, potem mamy zgrupowane dwa eventy w jednej jednostce i widzimy, że ona jest, że to wszystko jest przesunięte spacjami, aby się ładnie do siebie pasowało i to zgrupowane eventy mapują się do jednej jednostki czasu. I jeszcze na koniec chciałem pokazać szybko kilka przykładów użycia takich testów. Tutaj mamy test takiego operatora, który służy do tego, aby powtórzyć observable w przypadku wystąpienia błędu. Mamy tutaj observable, który zawsze kończy się błędem. I oczekujemy, że każda kolejna próba będzie oddzielona coraz to większą liczbą, czyli przy każdym razem będzie to dwukrotność poprzedniej liczby czasu. Czyli zaczynamy od tego observable'a, mija 20 sekund, jest powtórka, mija 40 milisekund, kolejne 80 i kończy się to mimo wszystko błędem po trzech próbach. Widzimy także subskrypcję, że tutaj obserwujemy wiele subskrypcji do tego failing observable. Jest to pierwsza subskrypcja zaraz na początku, jest kolejna tutaj, kolejna i kolejna. Także wszystko jest idealnie rozłożone w czasie i dokładnie widzimy to, kiedy to wszystko następuje. Niestety kończy mi się już czas, więc chciałem jeszcze pokazać szybko to, że także możemy testować nie tylko cold observable, które sobie tworzymy przy użyciu tych gotowych funkcji, ale także możemy przykładowo używać tych observable, czyli colda stworzonego tutaj, możemy się na niego zasubskrybować i możemy przepychać te eventy do naszego testowanego przykładowego store serwisu. I eventy emitowane z tego serwisu przez inną metodę również możemy obserwować jako takie ciągi znaków. Aczkolwiek z doświadczenia czasami mogę się podzielić tym, że czasami tego typu testy okazują się dość niestabilne i trzeba trochę na to uważać. Trzeba wiedzieć, czy przypadkiem gdzieś te wartości nie wychodzą poza to, co ArcGIS w swoim schedulerze symuluje i może mieć pewne problemy, bo takie metody jak set timeout albo set interval, te z natywnego JavaScriptu, one nie zawsze są dobrze oszukiwane, nazwijmy to, przez ArcGIS Marbles. Dobrze, ja dziękuję za możliwość przedstawienia tej prezentacji. Tutaj dorzucam link do dokumentacji, do Marbles. Wrzucam także link do mojego GitHuba, gdzie jest wrzucone kilka tych testowych przykładów.
i zapraszam na mnie do Twittera i LinkedIna.